Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. To Jurassic Park. Obiecuję, że tym razem obejdzie się bez tego klipu. No dobra, wcale nie. Trafiłem na planetę zamieszkaną przez ułomne diplodoki i postanowiłem dogłębnie zbadać ich tryb życia. No i niezbyt, że tak powiem. A więc dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do No Man's Sky. Otóż tak, po aktualizacji Next gra stała się dużo ciekawsza i owszem, nadal jest ona niesamowicie głupia. Ten film powstał dzięki pomocy patronów. A, no i jeszcze jedno. Największa wada gry nie została w ciągu tych dwóch lat poprawiona w najmniejszym nawet stopniu i bynajmniej nie mam tu na myśli optymalizacji. Ale zacznijmy od tego, co dobrego przyniosła aktualizacja Next, bo są to zmiany rzeczywiście sympatyczne. Najważniejszy jest z całą pewnością tryb multiplayer, w końcu umożliwiający zabawę z przyjaciółmi, w końcu kompatybilny z każdym aspektem gry, w końcu intuicyjny i właściwie tak w ogóle, w końcu. Owszem, rok temu mieliśmy już jego namiastkę, ale jedyne na co pozwalała ona graczom to zobaczenie się nawzajem w formie świetlistych kul i pogadanie za pomocą wbudowanej w grę komunikacji głosowej. Tym razem natomiast gracze mogą robić wspólnie wszystko to, co dotąd robili osobno. Latać, zwiedzać, walczyć, budować, handlować i wykonywać misje. Nic nie stoi na przeszkodzie, by całą grę przejść od początku do końca w ekipie znajomych, po drodze spotykając nawet od czasu do czasu innych losowych graczy. Zważywszy na to, że to właśnie brak obiecanego multiplayera był jedną z głównych przyczyn, dla których No Man's Sky zebrało w dniu premiery takie baty, zmianę tę należy wręcz uznać za rewolucyjną. I większość graczy tak chyba właśnie uważa, bo takich tłumów nie było w No Man's Sky od dawna. A przecież to nie wszystko, co ma do zaoferowania Next. W końcu w grze pojawił się wygodny widok trzecioosobowy, możliwość zarządzania flotą fregat, znacznie ulepszony system budowania baz i gruntownie przebudowany system zbierania zasobów. No i są nowe chmury. Dynamiczne, wolumetryczne i dość fantastyczne. Jeżeli więc dotąd w No Man's Sky nie graliście, ale od dawna czuliście do niej jakiś nieokreślony pociąg, wygląda na to, że oto nastał wasz moment. To ta chwila, w której warto zakup No Man's Sky rozważyć, bo wszystko wskazuje na to, że w końcu będziecie się przy niej nieźle bawić. Ale jeżeli graliście już w No Man's Sky i zdążyliście się w tej grze solidnie wynudzić, to raczej żadna z nowości dostępnych w Next nie zmieni już waszego nastawienia. Ja na przykład mam już No Man's Sky dość. Wow, grajowy! Co tak brutalnie? Przecież mówiłeś, że lubisz No Man's Sky, że to w końcu dobra gra, że fajne widoczki, że ujacie, że wow i że wow. Tak, to fakt. Mówiłem, że lubię No Man's Sky. Mówiłem, że to w końcu dobra gra. Mówiłem, że fajne widoczki. Mówiłem, że ujacie i że o i że a. Ale to było rok temu. A nawet dwa. A pomijając premierę gry i aktualizację Atlas, nie włączyłem No Man's Sky ani razu, za to przy Next wynudziłem się setnie. Bo wiecie, tym co dawało mi w No Man's Sky najwięcej frajdy, było właśnie podziwianie widoków. Odkrywanie nowych, niby zwyczajnych, a jednak pięknych miejsc. Leniwe przemierzanie tych wszystkich przedziwnych planet i cykanie foteczek na tapety. No ale ile można? Szczególnie, że po kilkunastu godzinach przy No Man's Sky widziało się już wszystko, co gra ma do zaoferowania, a na jaw wychodzi jej największa wada. Mowa oczywiście o jednorodności i izotropowości, tak całej galaktyki, jak i powierzchni każdej poszczególnej planety. W największym uproszczeniu oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie będziemy się znajdować, wszystko wokół nas będzie wyglądać tak samo. Nie ma więc absolutnie żadnej konieczności, by zwiedzać planety. Wszystkie zasoby, obiekty i gatunki istot żywych, jakie się na nich znajdują, w
zawsze będą obecne w promieniu kilkudziesięciu metrów od miejsca lądowania i w takiej samej częstotliwości będą występować na całej powierzchni. I to jest ten mniejszy problem. Prawdziwą zmorą gry jest fakt, że także widoczki wszędzie będą takie same. Jeżeli wokół siebie widzimy łagodne wzniesienia, będzie nimi pokryta cała planeta. A jeżeli generalnie jest dość płasko, a czasem pojawi się jakaś pojedyncza góra, wszędzie będzie dość płasko, a czasem pojawi się jakaś pojedyncza góra. Niezależnie od planety, w równych odstępach trafiać będziemy też na jaskinie, opuszczone bazy obcych czy wraki fregat, a szczytem różnorodności będzie tu bezkresny ocean. Nie ma tu kontynentów, są tylko bezładne masy terenu. Nie ma rzek czy jezior, są tylko większe lub mniejsze kałuże albo ocean. Nie ma prawdziwych lasów, są tylko rzadko rosnące karłowate drzewka. Nie ma gór, są tylko nieco większe pagórki. Nie ma kanionów czy kraterów uderzeniowych, są tylko losowe dziury w ziemi. Planety nie mają żadnej geologicznej historii, a ich topografia zupełnie pozbawiona jest sensu i tylko sprawia wrażenie wiarygodnej. Nie ma tu też chłodnych biegunów ani gorącego równika. Nie ma pasm górskich, rozległych nizin, pustyń czy biomów. Jest tylko losowy, bezsensowny, bezładny i nudny miszmasz. Poszczególne planety różnią się więc od siebie wyłącznie jedną z kilku tekstur powierzchni. Kolorem nieba, wyglądem drzew i faktem, czy woda jest, albo jej nie ma. Wszystko to daje kilkadziesiąt możliwych kombinacji, więc pierwszych 5, 10 albo nawet 20 godzin dajemy się zwieść i rzeczywiście może nam się wydawać, że każda kolejna planeta jest taka unikatowa. Ale nie. Jeżeli wylądujemy na jakiejś planecie i rozejrzymy się dookoła, to właściwie widzieliśmy już wszystko. Można się zwijać. Miło było, ale się skończyło. Elo, elo, 320, sayonara. Właściwie to po kiego te planety są takie wielkie, skoro i tak wszystko, co mają do zaoferowania, widać w promieniu kilkuset metrów? Poważnie, jestem pewien, że gdyby były rozmiarów tych ze spor, gra tylko by na tym zyskała, a ludzie spędziliby na nich paradoksalnie więcej czasu, choćby dlatego, że nagle objechanie całej planety stałoby się po prostu możliwe. Wszechświat w No Man's Sky jest więc w całości tworzony losowo, lepiąc bez większego sensu parę kosmetycznych zmiennych i szumnie nazywając to generowaniem proceduralnym. A skalę tej losowości widać najlepiej na przykładzie gatunków zwierząt dzielących się z grubsza na dwa rodzaje. Te, które różnią się od siebie wyłącznie rozmiarem lub kolorem, no i oczywiście nazwą, i koślawe hybrydy zupełnie niepasujących do siebie stworzeń, które błagają, by je dobić. Gwoździem do trumny jest fakt, że w No Man's Sky nie ma tak naprawdę planet zupełnie unikatowych. Jedyne, co wyróżnia niektóre ciała niebieskie na tle pozostałych, to jakaś dziwna tekstura powierzchni zamiast zwyczajnej, dziwne drzewa zamiast zwyczajnych i ewentualnie jeden z kilku rodzajów dziwnych lewitujących obiektów. Wszystko inne jest takie samo jak zawsze i tak samo nudne. A przecież niemal nieskończony wszechświat aż prosi się o planety w całości płaskie, albo w całości pokryte ruinami miast, albo takie, w których życie toczy się wyłącznie pod powierzchnią, albo planety, które na całej długości równika mają wielki kanion, wydrążony kiedyś przez obcych, albo planety, które dawno temu zamienione zostały w potężną broń, niczym baza Starkiller z Przebudzenia Mocy, albo planety zamieszkane kiedyś przez gigantów, których szkielety są tak wielkie, że w całości widać je wyłącznie z orbity. Albo planety składające się w całości z jednego minerału, na przykład złota. Albo planety będące w ruchu synchronicznym ze swoją gwiazdą, tak, że po jednej stronie zawsze jest dzień, a po drugiej noc. No tak, ale to wymagałoby wysiłku, bo tego nie da się przecież wygenerować losowo. Wszystko to prowadzi do jednej prostej konkluzji. To, co w No Man's Sky miało być największą atrakcją, czyli zwiedzanie planet, jest ułomne, wyklepane na kolanie i zwyczajnie nudne. I nie zmieni tego żadna aktualizacja, nie zmieni tego łazik, nie zmieni tego nawet multiplayer. Pewnie, w skali mikro nadal bywa przepięknie, poszczególne miejsca nadal zapierają dech w piersiach i nadal można tu nacykać setki futeczek, ale no, ile można? Powtarzam odpowiedź, 20 godzin góra, potem zaczniecie zdychać z nudów. Ktoś mógłby powiedzieć, że narzekam na to, jak nudny jest wszechświat, bo gram w trybie kreatywnym, gdzie przecież i tak nic nie trzeba robić.
No cóż, gram w trybie kreatywnym, bo uważam, że cała reszta gry to jeszcze większe nudy. Owszem, od czasu premiery dużo zmieniło się na plus i jak się to wszystko wymienia jednym tchem, brzmi to imponująco. Zbieranie zasobów, kosmiczny handel, walka o przeżycie na niegościnnych planetach, własna fregata, kosmiczne pojedynki, odkrywanie nowych gatunków, misje! Sęk w tym, że gdy przyjrzeć się bliżej, okazuje się, że każda z tych mechanik wykonana jest po łebkach. Zbieranie zasobów jest czasochłonne i upierdliwe. Handel nie ma większego sensu w obliczu braku globalnej mapy galaktyki i choćby namiastki jakiejś wiarygodnej geopolityki. Przetrwanie na niebezpiecznych planetach ogranicza się do doładowywania systemów ochronnych kombinezonu. Zarządzanie fregatami sprowadza się do paru kliknięć. Walka jest ułomna i niewygodna. Gatunków roślin i zwierząt jest w całym wszechświecie może z kilkanaście, a wszystkie misje są na jedno kopyto. To oczywiście nie wszystkie ułomności No Man's Sky. Między bajki można na przykład włożyć historyjki o rzekomo lepszej sztucznej inteligencji stworzeń. Są akurat tak samo głupie jak zawsze i mają wyłącznie dwa schematy zachowań. Ucieczka przed graczem i łażenie w kółko jak tępe boty. Nie śpią, nie szukają pożywienia, tylko łażą. Całą noc łażą. Albo to, że za każdym razem, gdy chcę zmienić ustawienia graficzne, muszę uruchomić ponownie grę. Kumacie? Żeby zmienić rozdzielczość, muszę wyłączyć grę. Całe szczęście, że nie każą resetować komputera, albo nie wiem, pobliskiej elektrowni. No i na sam koniec zostawiłem sobie narzekanie na to, jak ordynarnie sztuczne i proste jest No Man's Sky. W całym tym wszechświecie nie działają rzecz jasna żadne fundamentalne prawa fizyki. Grawitacja wszędzie jest taka sama, niezależnie od wielkości ciał niebieskich. Wszystkie planety stoją ordynarnie w miejscu i nawet nie kręcą się wokół własnej osi. Poważnie, wszystko wskazuje na to, że cykl dobowy wynika tu z ruchu gwiazd. Tak, to gwiazdy kręcą się wokół planet, ale dla niepoznaki tylko wtedy, kiedy jesteśmy na powierzchni planet. I porusza się nie tylko główna gwiazda w danym układzie, ale cały firmament. A najlepiej widać to podczas korzystania z trybu fotograficznego. Haha, szachmat, Kopernik, płaskoziemcy górą! Ktoś mógłby powiedzieć, że się czepiam i że przecież to niemożliwe, by wszystkie te aspekty były uwzględnione w grze komputerowej. Otóż jest to możliwe. A nawet możliwe jest znacznie więcej. Możliwe jest, żeby każda widoczna gwiazda fizycznie istniała w świecie gry i miała własne planety krążące po wiarygodnych orbitach. I tak właśnie jest! Elite Dangerous. Grze nieskończenie mądrzejszej, nieskończenie ciekawszej, nieskończenie ładniejszej, bardziej złożonej i po prostu lepszej. No i tańszej. Tak więc doceniam, że ludzie z Hello Games się nie poddali, gdy sypały się na nich gromy. Że niestrudzenie dłubią przy swojej grze, dodając nie tylko to, co dawno temu obiecali, ale i dużo więcej. Jestem też absolutnie pewien, że to w końcu kompletne, choć nadal naiwne No Man's Sky przypadnie do gustu całej rzeszy mniej wymagających casualowych graczy z całego świata. I w sumie nawet trzymam za ten projekt kciuki, no bo w końcu też spędziłem przy nim kilka miłych chwil. Ale ja mam już dość. Mam już dość tego plastikowego, udawanego, ciągle takiego samego i po prostu nieskończenie nudnego wszechświata. Piszcie, co wy myślicie o No Man's Sky, a jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!